to niedziela, 11 czerwca 2023. Jadę na Ligocko-Familijno Rajza. Pan Osto, nie wiem czy mnie słychać. Fest wieje. No taki rajd. Taki do dzieci. 25 km to jest ten geszeft w porównaniu z innymi. Ale taka imprezka czysto komercyjno rodzinno. Takie rodzinne spacerowanie na rowerze, o, na kule. Taki tylko żeby się pokurczyło. To jeżdżą. Ale i też zachęcić. Ale to taki rajd. Taki rowerowy odpoczynek. Spacer. Za 5 minut ma być start. Coś się dzieje. Mam już 16 lat na terenie właśnie tutaj Ligoty, Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, współfinansowanego przez gminę Czechowice-Dziedzice, który tutaj przedstawiciela mamy w postaci wiceburmistrza pana Macieja Kołoczka, synem, to najważniejsze. Tak. I witam wszystkich uczestników, jeszcze raz witam dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, szczególnie dziadków, że aktywnie uczestniczą w życiu. Właśnie o to chodzi, taki cel nasz jest, żeby propagować aktywny styl życia. Więc Państwo wyjedziecie tutaj za chwilę, jedziecie poszczególnymi drogami, które tam są wyszczególne w tych broszurkach, ulicą Długą i do Doliny Szwajcarskiej. Tam będzie postój. Tam Państwo zostaniecie poczęstowani słodkościami, batonem, wafelkiem i napojami. I następnie, mam nadzieję szczęśliwie, szeroką drogą wrócicie tutaj z powrotem, gdzie będzie czekał na Państwa ciepły posiłek, no i nagrody regulaminowe i nagrody zwykłe i różne atrakcje jeszcze dla dzieci. Więc życzę bezpiecznej, szerokiej drogi. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję organizatorom, Towarzystwu Przyjaciół Ligoty z panią prezes Małgorzatą Kwaśniak na czele. Szczególnie dziękuję panu Jerzemu Bożkowi, który jest członkiem zarządu tego towarzystwa i jest pomysłodawcą. Także gorące brawa dla pana. Życzę bezpiecznej, przyjemnej jazdy. Dziękuję bardzo. Koleżanka Joli jest. Proszę Państwa, dwa słowa jeszcze z tytułem bezpieczeństwa, trasy przejazdu i takich ogólnych parę informacji. Rower, zawsze będę powtarzał, że rower to przede wszystkim, proszę Państwa, ruch, oddech, wolność, energia i radość. Jak pierwsze litery tej nazwy wskazują, ruch, oddech, wolność, energia i radość. Natomiast rower, gdzieś tak przeczytałem takie ładne zdanie, rower to też 1000 szczęśliwych wspomnień, wspaniałych przygód, nowo odkrytych miejsc i 1000 najlepszych ludzi poznanych na trasie, do których z pewnością wy wszyscy się zaliczacie. Dziękuję, że jesteście. Miło mi bardzo powitać mieszkańców Ligoty, liczną grupę z Czechowic Dziedzic, Bronowa, Zabrzega, ale chcę powiedzieć, że spoza naszej gminy, których serdecznie witam, są również uczestnicy z Pszczyny, Bestwiny, Wapienic,
Świdnicy i Łodnicy Bielska Białej, Zabłocia, Jankowic, Trzebini i Dankowic. Serdecznie witamy gości również spoza naszej gminy. Dzisiejszy etap podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap 12 km, drugi etap 13 km. Pojedziemy bocznymi dłużkami o bardzo małym natężeniu ruchu, a skrzyżowania i trasę przejazdu będą nam zabezpieczać i po raz pierwszy wspaniali ludzie ze straży OSP Ligota oraz motocykliści, zaprzyjaźnieni koledzy na motocyklach, z Labetą również w osobach Tomasz Gazda, to strażacy OSB, Arkadiusz Siekliński, a motocykliści to Bartłomiej Świerczyna, Mariusz Paczyński oraz z Lawetą też będzie nam pomagał Dariusz Żytkowski. Proszę Państwa, na półmetku będzie, jak już tutaj Pani Małgosia powiedziała, poczęstunek, woda, batonik i bardzo ważna sprawa. Na półmetku, proszę posłuchać, na półmetku będzie działać taka komisja weryfikacyjna z takim napisem. Mamy nagrody regulaminowe. Najstarszy uczestnik rajdu, najmłodszy uczestnik, który samodzielnie pokonał trasę, najmłodszy uczestnik w ogóle, to będzie młoda osoba w koszyku prawdopodobnie albo w przyczepce i najliczniejsza rodzina. Alicja, dobrze. Dobry sposób na zatrzymanie ruchu. Kurtka do szprychy po sprawie. O tym stawie, że ktoś coś czytał u Nowrotka. Ja też. Ale już nie kończę. Jest ten z tymi smokami, no to było. Tak. Dobry. Smocza Dolina, czy nie? Co? Smocza Dolina. Nie, ale by były jaja, jakby my tego faceta z Wilkowic spotkali. No, o to sobie właśnie pomyślałam teraz. Jaja by były, nie? Nie mogę jeść pod drugim. Czemu? A! To się podzielę z tobą, no. No, chyba ja. On był osłabnął po wczorajszym naszym rajdzie. No.
Tak na miasto wczoraj. Jakby ten dzielnicy był, to by dopiero odpadł. Szuszple. A ja nie wiedziałam, że nie chłopczyku. Geppel Trigger, no. Nie wiedział, co jest. Tu powinny być barierki, ja. Gelindry. I co, i nie znaszli tego kiesza. Szukają, nie znaszli. A ten to widocznie, ten go tak głęboko wsadziła i pewnie został tam na wieki. Zamurowali go. I został na wieki. Udzieli się, że tam coś raczej grzebiony. Ale to też tak nie powinno być w zasadzie, czyjś murze w chałupie jakaś tam. Tak, ja myślę, to ze swojej chałupie. No. Ostatnio też przejeżdżał przez ten tunel, nie, na stacji. No. Fajnie to tam wymalowali. No, żeby jakieś bandale tak to nie. Żeby tego nie sprayami nie zniszczyli, no. Nawet ze windę wypróbował. Zmieści się rower. Raz mieści się, ale nie. Jeden chyba, nie? No, dwa wlezą. Powinna być winda. Zbyszczami ludzie też nie są. Tylko, że to winda to jest, jak nie będzie prądu, no to dupa. No, to czym tak? Jak prądu nie ma, no to nie wyjdzie. Którą mu? To powinien być jeszcze podjazd jakiś. A to pochylnia, no. Oprócz schodów, żeby była jeszcze pochylnia. A, teraz będzie wyjazd, nie? Boisko wybudowali? Takie pieniądze w piłkę nożną idą za futbal, a efektów zero. No. Ja wiem, no dobrze zacznie grać, tu od razu gro na zachodzie. Bo u nas go ubiją, no. No, dokładnie. Trasa, a jest rowerowa i rolkarska. Kiedy idziesz do roboty? Nie, 16 mu idę się szkolić do czarnego. Aha! No! Cztery ty? No ja, bo autoryzację już nie mam zawsze. A, no zawsze. On tam jest naprawdę w tym. No. Ale jak był podział PPL? No to nie przypisali na zachód, nie? Znaczy na wschód. Nagroda piątka przewodnia. Idziemy do Ciebie. Thank you.
Półmetek Czechowica Dziedzica w parku Szwajcarsko-Dolina. To najgorsze jest to, jak do tej wody nie umiesz pływać i się topisz. Ale samo... Ona tu ma obcykane wszystko. Tutaj jakiś wywiad mamy. Do jakichś lokalnych mediów. Mi mama opowiadała, jak mi rower kupiła. Nie, z Bielska go wiozła w autobusie. No jakbym jechał tak dzisiaj, to ponad 100. Ale bo znam, to nie chcę mi się nic, nie idę, bo tak się idzie. Ja też czuję, że ktoś coś wie, ale no... Thank you.
Też wyrazić słowa uznania, podziękowania przede wszystkim organizatorom, a tylko na początku, ze względu na to, że jeszcze mam pewne plany rodzinne, chciałem wziąć udział w tych najważniejszych regulaminowych losowaniach, wręczeniach nagród, a potem, jak zawsze, jest ich bardzo, bardzo dużo i towarzyszą temu emocje, to już będzie się to działo według znanych z poprzednich lat oczywiście wzorców i zapraw. Tak to był pani prezes towarzystwa powiedziała, pierwsza nagroda jest dla najliczniejszej rodziny i to jest bez losowania, bo państwo znając regulamin wypracowaliście sobie tę nagrodę tak licznie uczestnicząc w tym rajdzie i pokonując pozostałe rodziny. Najliczniejsza rodzina, 12 osób tudzi taką rodzinną reprezentację w tym rajdzie utworzyła rodzina państwa Świątek. Prosimy o odbiór nagrody. 12 osób. Proszę pokazać, gdzie jest te 12 osób. O, świetnie. Dobrze, żeby inni nie mieli żadnej wątpliwości, że wszystko się odbyło transparentnie, uczciwie. Prosimy przedstawiciela rodziny, seniora rodu, tak, o odbiór nagrody.
wątpliwości przejął cały raj. No ja nie wiem, regulamin pozwala czy nie, może być elektryczny czy nie. Może być, no ja, proszę Państwa, ja nie jestem organizatorem, ja nie ustanawiam tutaj zasad. Jak jest w regulaminie, Panie Jerzy? Proszę Państwa, w żadnym rajdzie, w którym ja uczestniczyłem, w kilku, może nastu czy nawet dziesięciu rajdach w Polsce i poza granicami, nigdzie nie było wyszczególnione, że nie może uczestnik i nie może dostać nagrody jadąc na elektrycznym rowerze. Także stosujemy się do ogólnych zasad. Dziękuję za to wyjaśnienie. Myślę, że teraz już to wątpliwości żadnych nie budzi. A zatem pan Jerzy Czader, 80 lat, samodzielnie przejechał na rowerze ekologicznym. Tak to mogę. Proszę o tym nagrodę. Uhonorowanie z kolei najmłodszego uczestnika rajdu, który samotnie pokonał trasę. Jest to tym razem Alicja Glajndek, 4,5 roku. Prosimy o odbiór nagrody. Proszę Państwa, pozostajemy w tej chwili w tym duchu uszanowania czy uhonorowania najmłodszych, bo przecież młodych jest nadzieja i trzeba już od najmłodszych lat w jakiś sposób tutaj włączać w takie działania sportowo-rekreacyjne, ale również budzić ambicje, zapał do działania. I tym razem też dla najmłodszego uczestnika na rajdu, ale który w koszyku bądź w przyczepie przejechał, to znacznie na pewno obniży jeszcze granicę wieku, oczywiście w dół. I tym razem możemy wyróżnić tą nagrodą Alicję Pawlus, która ma 1 rok i 2 miesiące, która właśnie taki rekord dzisiejszego rajdu ustanowiła. Jeden los Kasia wybierze, który zadecyduje, do kogo ten rower oczywiście pójdzie. 9. Brawo. Numer 9. Kropka na dole potwierdza, że nie jest to szóstka, tylko dziewiątka. Kasia sprawiła, że pan... Nie wiem, żeby wszystko formalnie się... Jest dziewiątka. Kasia, uszczęśliwiłaś tego pana. I tak, proszę Państwa, te najważniejsze nagrody zostały wręczone. I jeszcze jedna sprawa. Jest z nami, proszę Państwa, jeden człowiek szczególny. Jeden jedyny, który od pierwszego rajdu jest z nami. Myślę, że jeszcze jest. Robert. Się rolety. I myślę, że takiego człowieka należy brawami nagrodzić, bo od pierwszego rajdu jako jedyny towarzyszy do dzisiaj, do 12 rajdu. Dziękujemy, Robert, że jesteś. Gratulacje. No, cieszymy się bardzo. To wszystko. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym rajdzie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. No to już wyjeżdżam z Bronowa. Ligocki rajd się już zakończył. Na koniec trochę wazeliny było, śmietany, ale nie było to w żadnym wypadku złośliwe, więc bardzo się cieszę, że mnie witali zarówno wczoraj w Jastrzębiu pan Franciszek Brzoza z kanału Na Kole po Śląsku, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, wiem, że ogląda moje filmy. Także panie Franciszku, tak czy mejcie. A dzisiaj
na rajdzie rowerowym w Ligocie. Jurzek jest z Landeki. Czyli nasz piękny żabi kraj. Landek, słuchajcie, zaś firma Beskid Bruk, która chyba tutaj będzie budować chodnik. Właściwie już buduje. A Beskid Bruk to jest firma, która robiła też drogę przy Mojchałpie w Ligocie. W tej chwili też robią chodnik w Ligocie przy ulicy Powstańców Śląskich, więc widać, jest robota. Witamy wszystkich ze Skoczowa. Jeżek w Skoczowie, już właściwie za Skoczowym, tutaj wyszedł jakiś na cmentarzu. Co teraz? Nie było to planowane, ale jakoś i krypta jest. Ciekawa sprawa. Co to za krypta? Trzeba by było obejrzeć. Broń Boże, oczywiście. Kto to tam spoczywa? Broń Boże, oczywiście nie mam zamiaru jeździć tutaj na rowerze po cmentarzu, bo to jednak by było już brakiem szacunku do tego miejsca. Ale ciekawa sprawa. Jak ktoś wie, co to jest. Aha, jest napisane Familie Joch Stonawski. Czyli jakoś rodzina Stonawski. Jak ktoś wie, o co się to rozchodzi, to niech napisze w komentarzu. Tutaj jestem w Międzyświeciu, mamy taki ładny budynek zabytkowy. Koła. Fajna rzecz. Pięknie zrobiono, wyremontowano. My jadymy do Keszy. To są tutaj blisko. Trzy Kesze. Znajduje się tu niedaleko grodzisko Gołęszyców i nas to grodzisko właśnie interesuje. Ale będzie teraz piękny landschaft. Ależ rewelacyjny widok na Czantoria. Na Czantoria, Małą Czantoria. No,
coś pięknego. Nie obyłoby się bez geocachingu dzisiaj. Mamy kolejną skrytkę w lesie zaskoczowym. Jest tu jakiś długopis może? Wspieramy Polskę, Orlen. Jest ołówek, ja niestety nie wziął se długopisa. Dzisiaj baluny jakieś. Co to jest? Kreda? Nie, kreda. Dobra, więc się wpiszemy tym ołówkiem. To jest pojemnik geocache, to jest nie jest śmieć. To nie jest niebezpieczne, jeśli nie wiesz co z tym zrobić, zostaw to tak jak znalazłeś. Dokładnie tak. Słuchajcie, ja się tu wpiszę jako Roba25, bo taki jest mój pseudonim. I skryjemy to z powrotem. Udało się mi znaleźć kolejną skrytkę geocachingową, ją już się tam wpisał, więc mamy. Witam was na geocachingu ze starego grodziska Gołęszyców pod Skoczowym. Dwie skrytki żeś znot. W planach jest jeszcze trzecio i będziemy się stąd brać. Takie uzupełnienie do tej Ligocki Rajzy, która się skończyła. Wazelina była na końcu, no ale to tak już było. Cieszę się, że... O, ktoś tam jedzie. Cieszę się, że się udało. Aha, musimy iść zobaczyć kajetyn mój rower, czyli koło. Cenicierzy mogą się szarpać. Już jak dotarł, no właśnie trzeba będzie obejrzeć, czy nie mam kryszczy. Bo taki łażeń po lesie może tym skutkować. Ale jest już mój pojazd. To jest to grodzisko Gołęszyców pod Skoczowym. Jakie potężne buki tutaj są. No naprawdę nieźle. Jakaś tam będzie cache. No i jak widać nie myliłem się. Jest tutaj cache w jednym z buków. Ukryty. O kurde, leci. Pod takimi spuchniałymi. Ale jest duży, zobaczcie. Jest naprawdę gigantyczny cache. No nieźle. Co my tu mamy? Taka skrytka. Ale jest długopis, słuchajcie, także we wszystkich się wpiszemy. Mamy szczęście. Jakiś zabawki, muszle, coś i tu jest. Jest logbook. Logbook to jest ta. To jest ta książeczka. Co się wpisujemy. Dobra. Nadzieja, że tutaj wyjada. Kurde, ludzie też śmieszą. Stare grodzisko gołęszyckie. Gdzie tu ostatnio rozbył. Jak był nadwiślański maraton na orientacja. To tutaj był jeden z punktów kontrolnych. Wówczas bym jeszcze nie wiedział o geocachingu nic. A nic. Prawdopodobnie dojdę do drogi. I tą drugą będzie szło. Hej. Żeby tutaj nie kloźnąć i nie kręcić nogi. Na szczęście jest sucho, więc nie powinno tak się stać. Ale zawsze trzeba dać pozór. Bo to różnie bywa. Gdzie taki bukrat się nam trochę zrobił, nie?
mamy być cicho, bo tu Kaś Buszkowtowie może spać. Chociaż tu jest niedaleko ludzki teren, więc raczej nie powinien. To już wyłażę, tego co ja nie wiem. Tam jest jakieś auto, czyli tam jest druga. Jak jest auto, to jest druga. Wiecie, że ja jest taki, że ja zawsze się muszę kajci wkopać w jakieś maliny. Nie zawsze mu z tego korzyści. To jest dla złości i co, nie ma problem. Roweru, bo narciarski się wrypał. I co? Ani tego dźwignąć? Widzę. Wobec to może jakoś idzie? Nie za bardzo. Jak ja tu mam teraz to wykombinować, co? Prawdopodobnie w ten sposób. Buszkraftowie godą, żeby nie stawać na drzewa. Ale czasami przeje. I co? I tu pa... Oj, rowerowo-narciarski wreszcie wrypał. No. Hello, zły. Jest jakiś chodniczek. A może tam z góry skłopali. To nauka jest droga. Żeby wyjść stąd niepostrzeżenie. Musi być ciężko. Tutaj jest chałupa. Na jakiś prywatny teren wylósł. Ale zapieczone. Chyba się udało. Jest nie zauważył. Ale to już za nami. Jechałeś na tą drugą z płyt, którą żeś widział przy drugim czeszku. A więc popruchy ciemne uratowanie. Teraz z tego co pamiętam, to będzie przejazd przez Władnica. I ciśniemy już tu chałupę. Nie dotyczy pojazdów słusznych, ale ja nie przejeżdżę jeszcze Greenway. Co to tu jest za słupek? Granicznik zwykły, betonowy. Flaki Greenways i pętla Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Mam jest przejazd przez Władnica. A ja już nie czekam, tylko cisnę dali, bo zaś tu jest po jakiejś posesji. O matko, ledwo siednę, zanim trzeba zleść. Już nie siadłem, bo zaś trzeba będzie pewnie zleść.
Tak, ława. Zobaczcie. Bładnica, nie wiem czy to widać, wyłożona jest kostką. Nieźle. Ale u nas też kiedyś tak rzeki wykładali. O, tu by się nie dało zjechać. Tu są schody. Dobra. Kurde, ale tu jest zajudna droga. Chyba przyszła procesja Bożego Ciała. Chałupie, słuchajcie, roztomili, kończymy na Lisio. Kolejny fajny dzień rowerowy, cały weekend, wczoraj z panem Rankiem z kanału Na Kole po Śląsku, Jastrzębiu i okolicach, dzisiaj z ligowskim rajdem, takim naszym ligowskim fitolitem geszewskim rowerowym, no i na koniec jeszcze Grot Gołęszyców, zaskoczowym i trzy skrytki geocachingowe zdobyte, a więc plan wykonany, a ja już wągodą, trzymcie się i do zaś.